Proszę bardzo, tutaj jest mistrz przebieranek. Rikuś, nie szalej. Co sobie ubrałeś? Rikuniu, masz kolię? Co? No nie bój się, co się wstydzisz? Ubrałeś sobie? Pokaż teraz wszystkim ładnie, jak umiesz sobie też ściągnąć. No, pokażesz? No, Rikuś. Umiesz pokazać, jak ładnie, czy nie umiesz? Jak Rikuś się ładnie umie bawić? Pomału, nie wywróć się. No. Pokaż ładnie, jak umiesz ściągnąć kolię. No. Trochę ci źle teraz się spinać, nie? Zrobiłeś sobie blokadę na szyi. No, jak chcesz być piękny, to teraz trzeba trochę pocierpieć. Jest trochę niewygodnie. Co ten Rikuś wymyślił? Ubiera się tak dzisiaj cały dzień. To już chyba 7 raz. Tak się stroi nasz Rikuś. Co? Masz naszyjnik? No, będziesz leciał? Naprawdę? Co? Rikuś. Ściągnij pierw. No, kombinuj. Ściągnij sobie kolię. Ściągnij. Jeszcze nie ma zimy, a nasz Riko ma już szal. Schowałeś się za zabawką? Wstydzisz się kamerowania? Co? Ja chciałam, żebyś wszystkim pokazał, jak ty się ładnie bawisz. I zawsze jak podejdę z kamerką, to przestajesz. A jak podejdę bez kamerki, to bawisz się dalej. Czemu się wstydzisz, co? Kuku! No gdzie się chcesz tak schować? Gdzie? Właśnie się pokaż. Pokaż się nam wszystkim tu. No brawo, jaki ładny Rikuś. Ho, ho, ho. Ale przystojny. No, ściągnij sobie, bo ci przeszkadza. Ściągnij. Chcesz się bawić, ale no, nie da się tak wydłużyć szyi ci za bardzo. To jest rolka z papieru, ona jest sztywna. No. Olala. Nie dosięgniesz do zabaweczek? O, poleciał Rikuś na lampę. Chodź tu, chodź. Ściągnę ci rolkę, chodź. Przylecisz do nas? No. Rikuś, chodź. Przyleć ładnie, przyleć do nas. Rikuś musi się namyśleć, żeby przylecieć. To jest jego plac zabaw. Jego zabaweczki.
Tutaj mamy zestaw koszyczków, które Rikuś lubi sobie rozbrajać. Tu są piłeczki dla papug. Tu mamy takie kółeczko. Tutaj mamy też taką bransoletkę plastikową. On sobie ją lubi tutaj rozpinać dziobkiem. O, on sobie ją tak bawi się i też sobie zakłada na szyję. Nasz Riko się od wczoraj w sumie zaczyna stroić. Tu mamy wolierę. Woliera ma szerokość 60 cm na 120. Pod spodem papier toaletowy na bomby, które zostawia nasz Rikuś. Często, niestety. Tutaj mamy miseczki z jedzeniem. Jedna miseczka jest to jedzenie. Standardowa mieszanka ziaren. Proszę bardzo. Druga, ale nie wiem, czy tam coś jest. Jest. Ciasteczka z witaminami. To są takie specjalne ciasteczka. Można je kupić dla każdej grupy papug. I to są witaminki, białko, wapń, proteiny. Co jeszcze mamy w klatce? Huśtawkę. Zobaczcie, to jest fajny patent. Huśtawka jest przykręcona na takich kręcikach tutaj. Ona jest dosyć gruba, jakieś 3 cm. Zawsze pamiętajcie, żeby ptaszek miał... I na łańcuchu, żeby nie pogryzł. Żeby ptaszek miał... Najlepsze są te grube patyki. Niekoniecznie nawet gładkie, szlifowane. Najlepsze są takie brzozowe, naturalne drewno. Ja akurat tutaj nie mam w okolicy takich odpowiednich gałązek. Będę chciała coś przygotować dla Rikiego. Tutaj jeszcze, o, jest basenik z wodą. A tutaj się Rikuś kąpi. On jest dosyć spory. Zrobiłam go z miseczki, bo mi było łatwiej po prostu. Wszystkie baseniki były za małe. I to jest miseczka z lodów. Zobaczcie, ja ją sobie tu wkładam do drugiej miseczki. I on sobie tu wchodzi, ma dużo miejsca. Standardowo do klatki na spód zawsze daję gazetki reklamowe, żeby było łatwiej czyścić. Jak często czyszczę tą klatkę? No klatka... No wiadomo, jak jeżeli wymaga częściej czyszczenia, no to jest to częściej. Myślę, że no co 3 dni myjemy patyki, bo one są też brudne. Nawet przed chwilą tutaj zrobił prezencik. Muszę to zaraz wyczyścić. Stąd ten papier. Zawsze sobie mam pod ręką papier toaletowy. Najlepiej się czyści oczywiście, jak jest świeże, bo jak zaschnie, no to niestety jest ciężej to doczyścić. Często się Rikiemu też zdarza tutaj na tych wszystkich szczegółach zrobić kubkę, jak on się tutaj bawi, to czasem mu się udaje po prostu nie trafić tam na gazetkę, no i wtedy jest więcej czyszczenia. Czy to jest odpowiednia klatka, wielkość dla naszej papugi? Ja sądzę, że tak. Riko i tak używa najczęściej tylko tej górnej tutaj okolicy. On się tutaj bawi, tutaj spędza czas, gdy nas nie ma w domu. Wtedy zamykam klatkę, żeby się mu coś nie stało. Tak to klatka jest cały czas otwarta. On sobie fruwa po całym pokoju. Ale najbardziej, najczęściej siedzi tutaj. To jest jego okolica. Spina się tutaj po firankach. Koło okna. Czy niszczy te firanki? No te firanki wiszą już miesiąc. Specjalnie kupiłam tańsze firanki, żeby mi nie było szkoda. Więc może nie każdemu się spodobają. No bo myślałam, że je pozaciąga, ale powiem wam szczerze, że nie. Że nawet nie widzę, żeby były poniszczone. Rikuś jest delikatny. On sobie tak bardziej chyta dzióbkiem za krawędź. Ja wam kiedyś pokażę. On tak... Ja bym chciała wam dużo rzeczy pokazać, tylko że jak on widzi, że ja przychodzę z kamerką, to niestety ucieka. Nie wiem dlaczego. Jak przychodzę sama bez kamerki, no to wtedy nie ma problemu. Mogę sobie robić koło niego co chcę, mogę go głaskać. A jak przychodzę z telefonem, on się boi tego telefonu. Muszę go jakoś nauczyć, żeby on nam nie uciekał. I wtedy będzie się na pewno więcej wiedzieć i widzieć.
Co jeszcze? No papuga oczywiście brudzi. Jeżeli je owoce, ona się obciera o te wszystkie tutaj szczebelki i tak dalej. Zabezpieczyłam klatkę po prostu ceratą. O. Tyle jest. Cała powierzchnia w ceracie. Takiej normalnej ceracie, którą dajemy na stół. I tutaj zabezpieczyłam jeszcze rogi, brzegi. I powiem Wam, że jest ogromna różnica. O, tutaj też widzę prezent. A dopiero czyściłam. Nie wszystko się da zauważyć. Ona jest tutaj zaczepiona tak, żeby on nie miał możliwości tutaj obgryzania, zobaczcie. Chyciłam ją po prostu tutaj klejem na gorąco. Po krawędzi on i tu nie chyci, nie podgryza. No, raczej go to nie interesuje. Coś tu próbował u góry, widziałam. Bo tutaj też te nasionka się sypią. Zablokowałam sobie, więc jest czyściutko wokół klatki. A tu standardowo. Grom jedzenia. Tutaj jest tak nasza mieszanka. Tutaj mamy typowy przysmak dla ptaszków. Każdy lubi ptaszek, takie rzeczy. Słonecznik. Bardzo dużo słonecznika. Standardowa mieszanka tutaj nasion. To jest dla takich średnich ptaszków egzotycznych. I ciasteczka wszelkiego rodzaju. To są właśnie naturalne ciasteczka. One są z witaminami. Teoretycznie tak próbuję, które będzie lubił, bo on je tak na razie zaczyna dopiero jeść. One są troszeczkę twarde. On jest jeszcze młody ptaszek, ale postanowiłam, że na zimę dodatkowa suplementacja witamin by mu się przydała. No i zakupiłam tę ciasteczkę. Zobaczymy. Zjada różnie. Raz zjada, raz nie zjada, jak ma tam ochotę. Ale tak jak mówię, zazwyczaj staram się, teraz mu wyciągnęłam marcheweczkę, jabłuszko, żeby troszeczkę, bo to tego nie dajemy dużo. To jest tylko, tak jak mówię, suplementacja dodatkowa witamin. Więc dajemy tego troszeczkę. Oczywiście musi mieć standardowo nasionka. No i wtedy jest ptaszek zdrowy, ma ładne, błyszczące piórka. Rikuś, przylecisz jeszcze do nas? Chodź. Rikuś się tam czyści na lampie. Lubi siadać na lampy. Też trzeba uważać, żeby nie podgryzał kabelków. Więc tak wygląda ta woliera dla naszej papuszki. Tak jak mówię, ona jest dla niego... Ta woliera jest wystarczająca. Musimy uważać, żeby ona była bezpieczna, czyli wszystkie elementy, żeby były bezpieczne, żeby nie wystawały jakieś druciki. Sprawdzamy zawsze te zabaweczki, bo on sobie łapie za te dzwoneczki. O, ten jest na przykład tutaj już przygryziony. Ale jeżeli sprawdzę paluszkiem, tak on usiłował wyciągnąć to coś, co tam dynda w środku i brzęczy. Udało się mu, ale nie jest to ostry element. Można go troszeczkę naprawić, żeby mu nie zrobił krzywdy. Ale tak to tutaj wszystko jest standardowe, przystosowane dla papużek, więc żadne tutaj przedmioty mu krzywdy nie zrobią. No i trzeba dbać o to, żeby papuga się nie nudziła, więc dlatego dużo, dużo zabawek, grzechotek, on się tutaj uwiesza na tym wszystkim, to wszystko brzęczy. No i ma radochę ptaszek. Także dbajmy o nasze ptaszki. Papugi lubią bardzo właśnie spędzać czas długo, długo na zabawie. On się bawi cały dzień i jeszcze potrafi wieczorem, jak sobie siądzie na patyczek, tam śpi tutaj na tym najwyżej usytuowanym patyczku. On jeszcze sobie tutaj brzęczy przed snem tymi swoimi dzwoneczkami. Jeszcze by się chciał bawić. No ale już gasimy światełko, no to grzecznie zasypia. No i tak to wygląda. No i woda. Przede wszystkim woda codziennie wymieniana. Ja zawsze daję wodę z butelki. Akurat ma tutaj w tym pojemniczku. Czemu nie w poidełku? Bo poidełka mają takie malutkie. Miałam już 3 poidełka, on w ogóle z nich nie korzystał. Starałam się, żeby miały dosyć dużo, bo on ma duży dziobek, on jest jeszcze malutki, nie umie sobie tak precyzyjnie może tej wody się napić, ale z tego pojemniczka sobie radzi. Ja cały czas wymieniam tą wodę, dolewam. Musi być świeża woda codziennie. Pamiętajcie o tym. Papugi muszą mieć czysto. No ale to też jest dla nas ważne, żeby było czysto, żeby
No wszystko wyglądało estetycznie. No bo na niektórych filmikach, jak widzicie, no nie zawsze jest tak, że mogę wszystko przygotować. Nie zawsze mam czas, no bo jeżeli się chodzi do pracy, opiekuje się dzieckiem, plus jeszcze się ma kilka papug, tak jak my. Jeszcze mamy królika, więc obrobienia tych wszystkich klatek, ja codziennie myję klatki po kolei, żeby każdy miał w miarę czysto. No i to zajmuje trochę czasu, ale jeżeli macie jedną papugę, co jest ważne, naprawdę lepiej, żeby się zastanowić i wybrać tą najbardziej wymarzoną papugę, mieć jedną i zająć się nią tak na 100%, niż mieć kilka papug i być niezbyt zadowolonym i próbować dalej szukać tej swojej ukochanej, takiej oswojonej. Nie, próbujcie właśnie kupić sobie... Marikoś sobie tam przyleciał na okienko. Rikuś był taki wyczekiwany, tak, mieliśmy właśnie papugi nierozłączki, ja zawsze chciałam mieć dużą papugę. Uznałam, że Aleksandreta obrożna już jest większą papugą. On był wyciągnięty z gniazda, jak miał miesiąc od rodziców. Wolę, że były tylko rodzice i jeszcze braciszek. On bardzo szybko się oswoił, jest naprawdę fajnym ptaszkiem, ale ma swoje humory. On na przykład mnie bardzo nie słucha. Bardziej słucha mojego męża. Upodobał sobie go od małego. Nie wiem, uważa, że może Paweł jest jego tatusiem, a ja jestem taka tylko od sprzątania i dawania jedzonka. On się tam gimnastykuje. Rikuś, chodź tu do nas bliżej, nie bój się telefonu. Rikuś uwielbia po prostu wspinaczki wszelakie. On to dopiero poznaje, te wszystkie rzeczy. Ja tak staram się, żeby on miał na czym się wspinać, żeby on z tego korzystał. Ja mu pozwalam po prostu. Nie jest tak, że ja na niego krzyczę, on może. Specjalnie to, co jest, co było drogie, na czym mi zależało, jest pochowane. No, może to teraz ten wystrój wygląda niezbyt ładnie, no ale to jest ptaszek, skoro decydujemy się, żeby żył z nami, no to ten ptaszek musi mieć też swobodę, musi wiedzieć po prostu, co mu wolno, co nie, ale jeżeli coś robi, czego nie może i ja na przykład krzyknę, to uwierzcie mi, on słucha, naprawdę. Nie masz już? Gdzie jest kolia twoja? Ściągnęłaś sobie kolię? Rikuś? Gdzie kolia? Ubierz się ładnie jeszcze. Pokaż wszystkim, jak Rikuś się potrafi ładnie ubrać. Rikuluś. Powiesz nam coś? Powiedz nam, ptaszku, coś. Powiedz coś ładnego. Rikuś jeszcze nie mówi żadnego słowa. Jak się do niego mówi, ja go biorę na paluszka. O tak, on, zauważcie, on otwiera dzióbek, jakby chciał mówić. Ale najczęściej, jeżeli mówię do niego, ale to muszę mówić tak, żebym nie miała nic w ręce, tylko się nim rzeczywiście zajęła, on zaczyna popiskiwać w taki inny sposób, jakby chciał mnie naśladować. Leciał na telewizorek. Dobrze, może ja skończę. Film był bardzo długi. No i co Wam mogę powiedzieć? Musicie właśnie przemyśleć zakup ptaszka, zakup papugi, żebyście byli, mieli pełną satysfakcję i on, żeby był szczęśliwy z Wami. Żeby to nie była pochopna decyzja. Pamiętajcie, papugi żyją długo i potrzebują uwagi albo przynajmniej... tego minimum zainteresowana, bo one po prostu tego łakną. One potrzebują, jeżeli są same, tak jak tutaj Riko, on nie ma drugiej papugi. On nas traktuje jako swoją rodzinkę. No i taki jest ten nasz Rikuś. No chodź do mnie, chodź. Nie przyjdzie, nie. No to kończymy już filmik. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia.